Ei, ô Maqui! Ô Maqui! Ô Maqui! Ô Maqui! Maki, wygrałeś konkurs rolnik roku, mamy dwudniowy pomysł na robisach dla naszej trójki. Mówiłem ci, żebyśmy poszli do sklepu. Ale skąd mogłem wiedzieć, że wygrałem ten konkurs? Stary, ale super, że wygrałeś ten konkurs, no nie wierzę, masakra. Jezu, ja się cieszę. No, chłopie, ja nie wiem, co mam zrobić z tą stajnią całą. No stary, ciężka sprawa. No, za tego chłopaka jednego. On się Mariusz, jak on się nazywa? Nie wiem, Fiołek chyba się nazywa. Ciągle się osiadamy 10 mil na co dzień. Może by się kurde zapykował tą swoją stajnią. No to spróbujemy. No dobra, to dzwonimy do niego zaraz. Tak? No dobra. No już dzwonimy! Halo Mariusz? Halo, halo, no cześć. Ty no siema, ogólnie sprawę mam do ciebie. No, co tam? No bo słuchaj stary, jest taka sprawa ogólnie, że wygrałem z kumplami dwudniowy pobyt w Katowicach. Ale super, no, wow, sam bym chciał jechać. No, no masakra stary, no to sobie masakra. Tylko jest problem, bo jeden z moich kumpli ma ogólnie dużą stajnię na głowie. No i on nie ma za bardzo jak się ruszyć, no a ty taki rozgarnięty chłopak jesteś. Tymi dzieciami się zajmujesz i w ogóle... Masz ogólnie trochę czasu, żeby się zająć? No, powiedzmy, że średnio, ale myślę, że dałoby się coś załatwić. No, bo to wtedy to nie za dużo, nie wiem, no, dasz krowom, kurde, jeść, gluj wywiedziesz, no i to tak naprawdę, no tylko tyle, no tylko żebyś tam był i przypilnował, zobaczysz dwa razy. Dasz ode? No dobra, czego się nie robi dla kumpli? Dzięki, stary, wiedziałem, że... Siema. Ale mam farta, ja nie ojciec. No, zagrałem. Wygrałem. Ja. Yeah. Cięteczka. Stary. Masakra. Wychodzimy, a ten znowu w tej łazience. No ale on przecież już się mył. Kiedy? Raz w tym tygodniu. Ej, chłopaki, no znowu coś zepsułem. Wody, nie martw się. Ej, bo to się samo leje! To została nam ostatnia szansa. Ruski prysznic na sucho. We'll be right back.
Ale kompromitacja. Mama go bije, co za...